A w tej lekcji skupimy się na ewolucji znaków chińskich. I na początku chcę Wam przedstawić kilka czynników, które miały wpływ właśnie na tą ewolucję znaków chińskich. I były to przede wszystkim zmiany polityczne i również filozofia miała wpływ na te znaki, które znamy obecnie. I też kolejnym czynnikiem są ekspansje geograficzne. Spójrzmy sobie na kilka przykładów piktogramów prostych i zobaczcie sobie, jak się one zmieniały. Po lewej stronie jest to pierwsze przedstawienie i te wszystkie następne, te pozostałe trzy są kolejnymi wersjami tego samego znaku, który po prostu ewoluował i zmieniał się właśnie w taki oto sposób. Więc patrząc na ten pierwszy znak, a tak raczej na pierwszą ilustrację lub też obrazek, no to bardzo łatwo można się domyślić, o co to może chodzić. Bo co mamy tutaj przedstawione? Jest to oczywiście ptak. Więc znak na ptaka jest właśnie jednym z piktogramów prostych i powstał on na bazie właśnie takiej ilustracji. I w tej chwili znak współczesny tak wygląda. Jest to niao, czyli ptak. I spójrzcie sobie, jaką ten znak przebył drogę. Zmieniał się on od takiego typowego obrazka przedstawiającego ptaka do takiej bardziej ustandaryzowanej formy, którą każdy może zapisać i powielić. I następny przykład, i też ta forma, którą mamy jako pierwszą od lewej strony, jest taką bardzo uproszczoną, dosyć prymitywną wersją, która obrazowo przedstawia nam tą rzecz. I jak myślicie, co to jest? Jest to znak, który w tej chwili wygląda tak, ma i oznacza to koń. I tutaj mamy jeszcze inny przykład tego, jak ewoluowały te znaki. I tutaj, tak samo jak w tych wcześniejszych przykładach, też po lewej stronie jest ta najbardziej prymitywna, najwcześniejsza forma zapisu tego znaku. Więc jak myślicie, o co tutaj może chodzić? Jest tutaj zapisany znak na wodę, shui, i w tej chwili on właśnie tak się prezentuje. Więc dosyć dużo on się zmienił i taką właśnie musiał przebyć on drogę, musiał przejść te kilka tych etapów zmiany tego konkretnego znaku, żeby dojść do tej formy, którą znamy w tej chwili, shui, czyli woda. Jeszcze bardzo istotna forma, jeśli chodzi o ewolucję znaków chińskich, nastąpiła w XX wieku, kiedy doszło do reformy pisma. I wtedy doszło do uproszczenia znacznej ilości znaków, zmniejszyła się tym samym ilość kresek w znakach chińskich, a część znaków całkowicie wyszła z użycia. I ta cała reforma pisma była traktowana jako sposób na walkę z analfabetyzmem w Chinach, bo w tamtym okresie ten odsetek analfabetyzmu był dosyć wysoki. Więc żeby sprawić, że te znaki będą chociaż odrobinę prostsze, no to wprowadzono właśnie takie zmiany. Jednym z przykładów takiego bardzo znanego znaku, który w tej chwili już właściwie wyszedł z użycia, jednak jest nadal znany ze względu na to, że ma po prostu bardzo dużo kresek. No i jest dosyć trudny w zapisaniu. Jest on uznawany za jeden z najbardziej skomplikowanych znaków chińskich. I tak w ogóle moglibyście myśleć, że będzie to dosyć jakiś ważny znak, jakiś będzie miał duże znaczenie, a ten znak to pierwszy znak od biang biang mien, czyli od nazwy na rodzaj makaronu. Więc w tej chwili ten znak można na przykład czasami spotkać, chodząc sobie po jakichś starych częściach jakichś chińskich miast. I po prostu mamy ten znak jako taki szyld przed wejściem do jakiejś knajpki, do jakiejś restauracji. I tak w ramach ciekawostki, ten właśnie jeden znak ma w tym tradycyjnym zapisie 58 kresek, a w zapisie uproszczonym ma 42 kreski. Tutaj macie akurat umieszczony ten tradycyjny zapis, więc tą jeszcze większą ilością kresek. No i tak jak wspominałam, ten znak już raczej wyszedł z użycia.
Co ciekawe, nie można go zapisać na komputerze. Jeśli ustawimy sobie język chiński na komputerze, to wtedy za pomocą transkrypcji pinyin można wprowadzić praktycznie każdy znak, a ten znak nie. Jest on po prostu zbyt skomplikowany.